Witam serdecznie. Byłem na spacerze i nazbierałem ładnych kamyków tu z brzegu w jezioraku. Potrzebne mi są do doniczki. A drodzy Państwo, mówi się tak. Co zrobić, żeby być bogatym? Jak to zrobić? Albo co zrobić, żeby odnieść sukces? No trzeba być wytrwałym. Ćwiczyć. Trening czy nie mistrz? I teraz tak, jeśli by sukces lub bogactwo zależało od pracy, od ćwiczeń, to ja wyćwiczyłem właśnie celność rzucania kamykami. I gdyby zależało od tego, żeby być bogaty, od celności, to ja bym był bogaty. Bo za każdym razem jestem w stanie trafić ten słupek. Zaraz to udowodnię. Biorę kamyk za każdym razem. Proszę bardzo. Drugi. No, pięknie, co? Ten większy taki. 3, 2, 1, 0. Poszło. No, jeszcze jeden. Ostatni. No, pięknie. No, i już bym sukces odniesiony. A teraz ta opowieść ma swoje drugie dno. To jest właśnie ten sukces. Czyli morał taki, że sukces się odnosi sprytem. Sprytem. Nie tyle takim uporem, ale bardziej sprytem. Za każdym razem niby trafiałem, bo dźwięk był, nie? Tak, głowę trzeba mieć na karku. Tam taka scena była. Scena była w potopie, jak Kmicic pojechał z tatarami jako pierwszy i doradca naszego polskiego króla Kazimierza mówi: Kmicic zginie, musimy ruszać. A król Kazimierz mówi: jeśli będzie miał głowę na karku, to jeszcze wygrać może. Tak. I teraz na koniec to wszystko niby tak takim formą zabawy, ale jest taka forma nauka podczas przez zabawy. Jest taka. Wiem, że ponoć w szkole też się praktykuje. Uczyć poprzez takie ćwiczenia, tak jak na fizyce się robi. I powiem tak. Zamknę, bo jest jeszcze chłodno. Elektryczne. No. Powiem tak. Tu gdzieś mam pisak, ale już nie będę szukał. Tak. Jeśli są jakieś kłopoty, zwrócić się o pomoc do Chrystusa Króla. Ja po prostu tutaj gdzieś mam pisać. Tak? A na czym by napisać? Kartka też znalazłem. O. Kartkę znalazłem, zaraz napiszę na czymś tam. Tak? Dobrze. Jak są kłopoty, ułożyłem modlitwę, która mi bardzo pomogła. Tak jak niektórzy mają receptę tam na coś, to ja mam modlitwę, która na pewno pomoże, bo mi pomogła. Miałem taki kłopot i rano pomodliłem się w ten sposób. Jezusie Chrystusie, Synu Boga, uratuj mnie, bo w sercu trwoga. Jezusie Chrystusie, Synu Boga, uratuj mnie, bo w sercu trwoga. Synu Boga, uratuj mnie, bo w sercu trwoga. I ta modlitwa mi pomogła. Rano się modliłem, a o 15 dostałem telefon. Dostałem telefon o godzinie 15, czyli godzina miłosierdzia. Dokładnie o 15 mam zapisał, odbił mi się w komórce. Nie będę pokazywał, żeby nie zdradzać numeru i o co chodzi. To są, nie będę obciążał innych swoim. O 15 dostałem telefon,
problem rozwiązany. O 15 o godzinie miłosierdzia. Po tej modlitwie. Dziękuję za wysłuchanie.